Ale Marta się z kimś wcześniej spotykała, nie? No tak. Ale ludzie nie pomyślą o tym, że ja na przykład w miesiącu robiłem 15 lasek. Rozumiesz o tym? Tylko, że tego nie było w internecie i oni sobie tylko myślą, ale mater ma przejeb... ale mater ma przejeb... No kurwa, taka jest kolej rzeczy i to jest normalne, nie? Tyle. Ja się nie... No wasze matki też, a... Życzę ci kochanie. Chociaż Laluna też na pewno ma bardzo silną głowę i bardzo to widać po tym, jak się zachowuje, jak się wysławia i tak dalej. No pytanie, wiesz, ile tam jest faktycznie pytanie, pewności ile siebie... jest gry w tym, a ile jest prawdy, nie? Możecie napisać w komentarz. Kto mnie dojeżdżał? Każdy mnie dojeżdżał! Każdy mnie dojeżdżał! Nie wiem, kto mnie dojeżdżał, kurwa, przecież jak pierdolę, jak zwykle. Żeby gadać sobie po prostu, wiesz o co chodzi. Nie lubię, jak zostawiam takie puste tło. Lubisz, jak jest tak? Oznacza, że już nic nie robisz. Będziesz grał w jakieś gierki dzisiaj. Shai Zero. Po piątku raczej nie gram w gry, nie? Uznałem, że to chyba nie jest mój sport. Możecie napisać. Zestawienie numer 2. Hater kontra Malczyński, lewa ręka. Malczyński. Malczyński musi... Ja jestem za Malczyńskim. Hater, prawa ręka Malczyński. Uwaga, masz już swój... Ja na przykład frikowe wolę te walki. Tak szczerze, bo wiesz, mój drogi internauto, ja znam tak naprawdę na tych sztukach walki, no, na tym MMA, czy jakkolwiek to nazwać. I wydaje mi się, że większość ludzi się na tym kurwa nie zna. Oczywiście teraz jest wielu znawców. No ale no, idziesz tam, żeby się pośmiać chyba generalnie, nie? Nie, jeśli chodzi o sport, to ja generalnie wolę robić niż oglądać. Żeby kurwa robić jakieś dymy tam. No co ja mogę wam powiedzieć? Wiesz, wszystko jest spoko, wszystko jest fajne, ale tam się można serio zbłaźnić mocno. Tym bardziej, że nie kontrolujesz tego czasami, wiesz, no poniosą cię emocje, powiesz coś głupiego i później jesteś gigamemem, psycha może siąść i tyle, nie? Nie spodziewali się widzowie, no. Nie, ogólnie to ja powiem tak, moim zdaniem... Że jak przegra, to będzie lipa, nie? No właśnie pytanie, czy tak, bo skoro już on od Unboxala dostał, to... No to właśnie jak Ksaja najebie, to będą się potem z Ksaja śmiali, że najebał się typ, którego najebał Unboxal. A jak Nitro zrobi 0-2, to będą z niego bekować, że go wszyscy biją. Trochę tak, a czy Nitro nie jest dużo dłużej w toku treningowym już? Jest, ale zobacz, właśnie on też ma tylko 6 tygodni pomiędzy jedną walką a drugą. Ja bym postawił na Ksaja. Ksaja też jest wyższy sporo od Nitra. Tak? No Unboxal już był wyższy z 7 cm, Ksaja jeszcze jest parę centymetrów wyższy niż Unboxal. Okej, okay, no to może zrobić. Gracie? Tak. Muszę go zjebać, bo odgrażałem się, że jest mistrzem. Jak to się robi? Okej. Okay. To samo. To ja teraz prawą ręką, żeby nie było. Popisał się. Dobrze, dobrze. No i fajnie. Dobra, wiesz co, mam do ciebie prośbę. Obróć się do mnie tyłem, podmień mi tylko rękę. Wow. A wy? Co najbardziej podoba mi się w Rudej? Chciałem powiedzieć tak coś głupiego, ale jednak się opamiętam. Wszystko kocham w Marcie. Panowie, co myślicie? No ja myślę, że subtelny jak dla Marty. Myślę, że dobrze, fajnie nawet pasuje. Właśnie tutaj jest ta główka na dole, ona jest taka... Fajnie. Nie wiem, fajnie to wygląda. Okej. Halo, jesteś na głośniku jak chcesz. Ty też jesteś na głośniku, co robisz? Mater. Robimy z Martą to, co mówiliśmy, że będziemy robić. Okej. Słuchaj, nie pograć w Fortnite? Że ja? Czy nie chcę pograć w Fortnite? No, później. No, jak wrócę, to mogę. To no, pa. No, siema. Proste. Widzisz, se dzwonisz do dziewczyny, ona se tatuaż robi. No, później. No, jak wrócę, to mogę. To no, pa. No, siema. Proste. Widzisz, se dzwonisz do dziewczyny, ona se tatuaż robi i mówisz tak. Ty, grasz w Fortnite. Powiem wam tak, wczoraj pograłem sobie z Martą w Fortnite i się dużo widzów. Mateusz, Marta oddaje. Wiesz co, trąba? Posłuchaj, no nie mam tak dużo jak ty, ale powiem ci tyle. Pierdol się.
się podobało. Każdy sobie się na razie podobało. Cztery osoby. Każdy się podobało. Cieszko. Jak to zobaczyłam, to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, że to jest właśnie Wingardium Leviosa. Ale tak mówię, no nie mówię, bo to chyba nie wiem, nie jestem pewna. Kurde, strasznie mi bolał ten napis, no to mnie boli. Dobrze, nie było strasznie? Ty, ale rzeczy są dodane, co? Ogólnie naprawiłem donaty, więc jeżeli ktoś da donate, od razu czyta, od razu, z automatu, i od 10 zł jest muzyczka, powrót muzyczki od 10 zł, więc jest fajnie, podoba mi się to. Oczywiście nie namawiam cię, drogi widzu, aczkolwiek chcę, żebyś wiedział, że takie coś jest. Czy będziesz oglądać cake? Będzie. Dobra, bo już psycha mi tu siada. Gen Z Trombo odcinek wstawili? Sprawdzamy to! Nie ustawiłem dzisiaj włosów, ale będzie spoko. Ej, kochasz Martę? Kocham. Przyznaję się, to prawda. O, ej, ty, ja teraz fajnie wyglądam, pa. Tu patrz, jakie włoski, kurwa. Myk. A wiesz, ile mam wzrostu? 1,75 m, rozumiesz to? Ludziom poniżej 1,80 m rośnie broda na przykład. Ale serio tak jest, że jak ktoś jest niski, to on ma często taką brodę dużą, nie? Nie. Tak! Nie. No taki wiesz, steryd, wiesz, i broda i Człowiek Łuki ma brodę, a nie jest sterydem. No dobra, ale wiesz, jakby... Ale co ty chcesz, kucu, ode mnie, że mnie wyzywasz? O, widzisz, Max napisał, że mu mogę napić w twarz. Ogarnąć jakąś youtuberkę, jakiegoś youtubera i wtedy my chyba przejmujemy grę, rozumiesz? To Wysocki? No przecież wiem, że to jest Wysocki, tylko chodzi o to, że Suchar przyszedł i poszedł do Maxia, nie? Rozumiesz? I mówi tak: Maxiu, bierz tą kurwa Niewską i będziesz to robił. Nie no, kurwa, no przecież wiem, że to jest Drakul, wy jesteście kurwa dzisiaj jacyś... Nie, to nie jest ze mną problem. Ja się śmieję. Nie jeden nóż wchodzi do domu i... Jak on się kurwa buja pięknie, pa! Taki drill by leciał, nie? Pani Łuk, jest tu wiele demonów i wiele dusz. Chodzę po placach i chodzę jak trup. Chodzi o Johniego. Mam w spodniach karabin snajperski. Stawiamy na ludzi, nie nudzimy się. Tak, to właśnie Iwona, więc pierwszą piosenkę mamy odhaczoną. Kolejna piosenka i powiedzmy, niech tu będzie za... Dobra. Skip, no ale a co? Przed chwilą było tak. Ty, dawaj Micha na stream. Oglądasz Gen Z i jest Michu i nagle mówicie tak: le spierdalaj z nim, wyłącz go. Pod TikTokisz, później zobaczę TikToki, spokojnie, będą dzisiaj, będą TikToki, spokojnie. Ja jestem prowadzący, poczekajcie, ja muszę powiedzieć. Które do mnie było pytanie, Luna, zaczekaj, zaczekajcie mi, powiedzcie jedną rzecz, bo chcę, żeby coś wybrzmiało. Twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? Wszyscy wy wiedzą. Sami stworzyliście, słuchaj, sami stworzyliście sobie takiego mem. TikToka. Dokładnie, memy. I no ja do tego nic nie mam, No ale przedstawiasz to nie jako mem, tylko ale jako posłuchaj, prawdę, a teraz, jako fakt. Momencie, no. Jedziesz z konferencji.